Odwołanie rozpatrzone. Zielone światło dla budowy hali sportowej w Radomiu. Rozpoczął się remont kładki nad ulicą Osiedlową. Co dalej z pozostałymi kładkami na Ustroniu? Kukiz 15, Kongres Nowej Prawicy i partia Korwin jednoczą siły w sprawie ogłoszenia referendum. To jest czwartkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Krajowa Izba Odwoławcza utrzymała w mocy rozstrzygnięcie przetargu na budowę hali sportowo-widowiskowej i stadionu piłkarskiego przy ulicy Struga. A to oznacza, że wkrótce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu będzie mógł podpisać umowę ze zwycięskim konsorcjum, a na terenie przy ulicy Struga wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Odwołanie od wyniku postępowania przetargowego na budowę hali sportowo-widowiskowej stadionu piłkarskiego w Radomiu złożyło konsorcjum firm Alstal Grupa Budowlana oraz AGB2. Po rozpatrzeniu protestu Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przetarg został rozstrzygnięty prawidłowo. To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta, bo mamy otwartą drogę do podpisania umowy z wykonawcą, który w tym przetargu wygrał, czyli konsorcjum, któremu przewodzi firma Rosa. Myślę, że przełom lutego i marca to termin, w którym ta umowa zostanie zawarta. Po dopełnieniu formalności wykonawca inwestycji będzie mógł przystąpić do prac budowlanych. Choć hala i stadion mają być gotowe dopiero jesienią 2018 roku, to już teraz władze miasta zabiegają o organizację w nowym obiekcie imprez sportowych. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, który zadeklarował, że chciałby jedną z najbliższych imprez rangi Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy zorganizować w Polsce, właśnie w hali w Radomiu. Przypomnijmy, że cała inwestycja, czyli budowa hali stadionu piłkarskiego, ma kosztować 110 milionów złotych. Ruszyła rozbiórka kładki dla pieszych nad ulicą Osiedlową na Ustroniu. Na czas modernizacji przejście zostanie całkowicie zamknięte. Po zakończeniu prac kładka będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. My zapytaliśmy władze Radomia również o to, co z pozostałymi kładkami na Ustroniu, które także są w fatalnym stanie. Początkowo prace związane z budową nowej kładki nad ulicą Osiedlową miały ruszyć kilka miesięcy temu. Jednak w trakcie przygotowań do realizacji inwestycji natrafiono na poważny problem. To zadanie było wpisane do budżetu na 2015 rok, jednak kolizja z kablem energetycznym spowodowała, że nie otrzymaliśmy uzgodnień od PGE i musieliśmy przełożyć termin rozpoczęcia tej inwestycji. Zgodnie z projektem nad ulicą Osiedlową powstanie zupełnie nowa konstrukcja. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie prace powinny się zakończyć na przełomie maja i czerwca i wtedy też mieszkańcy zyskają wygodne i bezpieczne przejście nad ulicą Osiedlową. Pytanie, co z pozostałymi kładkami, których na osiedlu Ustronie jest wiele i które według radnego Andrzeja Łuczyckiego z Platformy Obywatelskiej są w fatalnym stanie. Miała to wykazać m.in. ekspertyza, która została wykonana na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej Ustronie. Okazało się, że one są w katastrofalnym stanie. W tej chwili praktycznie rzecz biorąc trzeba dokonywać gwałtownych prac, aby podtrzymać, a więc jakieś podpory robić albo jakieś wzmocnienia tych konstrukcji, żeby one w ogóle mogły funkcjonować. Wiceprezydent Konrad Frysztak przekonuje, że kładki na Ustroniu nie są aż w tak fatalnym stanie. Mamy dokumentację projektową, które zostały przedłożone przez spółdzielnię mieszkaniową Ustronie. Jednakże te kładki, które nie są dziś objęte zadaniem, czyli pozostałe, według naszej wiedzy spełniają jeszcze kryteria bezpieczeństwa. Jeśli nie spełniałyby tych kryterii bezpieczeństwa, no to wtedy w naturalny sposób będziemy musieli pójść na sesję Rady Miasta i szukać pieniędzy. A pieniędzy na remont kładek będzie trzeba znaleźć wiele, bo sama przebudowa tej nad ulicą Osiedlową pochłonie 1 200 000 zł. Kładki na Ustroniu, jak przekonuje wiceprezydent Frysztak, będą remontowane sukcesywnie w kolejnych latach. Czy jesteś za przyjęciem przez Polskę uchodźców w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej? Tak ma brzmieć pytanie, które w referendum chcą zadać przedstawiciele ruchu Kukiza. Ugrupowanie zbiera właśnie podpisy popierające ogłoszenie referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców. Poparcie dla inicjatywy wyraził również Kongres Nowej Prawicy oraz partia Korwin. Trwa zbiórka podpisów w sprawie ogłoszenia referendum dotyczącego przyjęcia do Polski uchodźców. Pomysł zorganizowania referendum wyszedł od ruchu Kukiza. Z dotychczasowego doświadczenia wszyscy ci, którzy podpisują nam te deklaracje, raczej nie chcieliby, aby Polska utrzymywała owych imigrantów islamskich. Woleliby, żebyśmy
jako Polacy zdobyli się na to, aby sprowadzić z powrotem do kraju naszych rodaków z Kazachstanu. Swoje poparcie dla idei organizacji referendum wyrazili przedstawiciele innych ugrupowań. Wśród nich jest m.in. partia Korwin. Zanim usiedliśmy tutaj do stołu, przeprowadziliśmy bardzo długie rozmowy właśnie na temat tego problemu, który teraz ogarnia całą Europę. I doszliśmy do wniosku, że jest to problem naprawdę wielopłaszczyznowy. I właśnie przez wzgląd na ten problem, tak naprawdę w całej Polsce środowiska prawicowe, mniej lub bardziej radykalne, łączą się, by pokazać swój sprzeciw. Czy to właśnie poprzez protesty, manifestacje, konferencje, czy referendum. Ogłoszenie referendum popiera również Kongres Nowej Prawicy. Politycy chcą przede wszystkim, aby to obywatele, a nie polskie władze, zadecydowały o przyjęciu przez Polskę uchodźców. Chcemy, żeby państwo polskie nie decydowało o tym, że mamy utrzymywać 7 tysięcy osób z innej cywilizacji, tylko żeby, jeżeli już obywatele zadecydowali w referendum, czy tak ma być. Chcę powiedzieć, że w całej Europie narasta bunt przeciwko temu, żeby nie sprowadzać, że tak powiem, w imieniu państw ludzi z innej cywilizacji. Polska nie jest wyjątkiem. Jeżeli doszłoby do takiego referendum, to politycy ruchu Kukiz zaliczą na wysoką frekwencję. To dotyczy żywotnych interesów nas wszystkich. Prawda? Bezpieczeństwo jest bezwzględnie najważniejszą rzeczą i myślę, że społeczeństwo, tak jak mówiłem wcześniej, chętnie podpisuje te formularze dotyczące ogłoszenia owego referendum i myślę, że tak samo chętnie pójdzie, jeżeli to referendum zostanie ogłoszone. W ciągu 3 tygodni ruch Kukiz 15 zebrał w Radomiu ponad 3000 podpisów w sprawie ogłoszenia referendum. Jeśli czas wolny, to kino, a może teatr. Co mają do zaproponowania instytucje kulturalne? Tego dowiecie się Państwo, oglądając Tydzień w Kulturze, czyli przegląd radomskich wydarzeń kulturalnych. Marcin Daniec, jeden z najpopularniejszych satyryków polskiego kabaretu, wystąpi w piątek, 19 lutego, w sali koncertowej Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. Artysta jest znany ze swojego doskonałego kontaktu z publicznością, której reakcje często stają się częścią występu. Podczas programu na pewno nie zabraknie żartów politycznych i nowych skeczy. Początek o godzinie 20:30. To nie koniec piątkowych atrakcji. W Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr wystąpi grupa znakomitych jazzmenów. Leliwa Jazz Band to laureat Złotej Tarki z 2005 roku z festiwalu All Jazz Meeting w Iławie. W 2006 roku reprezentował Polskę jako nasza Dixielandowa sztandarowa kapela na European Jazz Festival w Malmaison pod Paryżem. Zespół koncertował w wielu krajach Europy, między innymi w Niemczech, we Francji, Słowacji, Czechach czy Rosji. Z zespołem wystąpi radomska wokalistka Iwona Skwarek, laureatka jazzowych spotkań wokalnych w Zamościu, obecnie prowadząca zespół Gospel Radom. Będzie swingowo, będzie radośnie, będzie dużo dobrej energii. Zapraszam serdecznie do kawiarni muzycznej Amfiteatru w najbliższy piątek o godzinie 19. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza w sobotę i w niedzielę o godzinie 18 na spektakl na podstawie powieści Lwa Tołstoja Anna Karenina. To opowieść o wielkiej miłości pomiędzy dojrzałą, zamężną kobietą i młodym oficerem. W rolach głównych wystąpią Katarzyna Dorosińska i Marek Braun. W niedzielę w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia rozpocznie się cykl warsztatów rodzinnych, podczas których będzie można lepić, budować, konstruować, malować, oglądać, wycinać, rzeźbić, dyskutować, a przede wszystkim świetnie się bawić. Tym razem nasze działania będą nawiązywały do trwającej wystawy. Wystawa to wystawa radomskiego, można powiedzieć, po części artysty, bo pochodzącego z naszego miasta. Na warsztaty zapraszamy 21 lutego w niedzielę. Odbędą się one o dwóch porach dnia. Pierwsze o godzinie 12, drugie o godzinie 16. Zapisy prowadzimy telefonicznie bądź drogą mailową. Wszystko jest oczywiście podane na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym.
Tydzień w kulturze kończymy zaproszeniem do kina Helios. 24 lutego o godzinie 19 w ramach cyklu Kino Konesera będzie można obejrzeć jeden z najważniejszych polskich filmów kina niemego. Chodzi o film Mocny Człowiek w reżyserii Henryka Szaro. Projekcji będzie towarzyszyć muzyka na żywo w wykonaniu Marcina Dymitera, a gościem pokazu będzie krytyk filmowy i publicysta Tomasz Raczek. A na koniec mamy dla Państwa zaproszenie do dzisiejszego odcinka programu Mikser. Tym razem Aneta Sójka gotuje z Adamem Pabisem, szefem kuchni restauracji Nihil Novi w Radomiu, który zdradza niecodzienne przepisy na przygotowanie idealnej kaczki. Jeszcze jeden dodatek będzie, tak? Tak do tak, kaczki, tak, co tak. To będzie? Zanim nam się upieką bataty, zrobimy sobie w tym czasie fajne takie ciasteczko brioche. Ja to nazywam, bo podobną strukturę ma do tego. Zrobimy to z syfonu i w mikrofali. Więc bardzo, bardzo szybko to się robi. Możesz wsypać wszystkie składniki do miski i dobrze je wymieszać. Okay. Całość tego ciasta możemy do plastikowego takiego kubeczka wcisnąć. To musimy uważać, bo tu mamy duże ciśnienie. Cały program Mikser dostępny będzie w zakładce pod tym samym tytułem na www.zebra.tv w czwartkowy wieczór. I ta informacja kończy to wydanie dziennika. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia. W piątek w Radomiu duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, na termometrach 6 stopni. W sobotę pochmurno z przejaśnieniami, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 5 stopni. Niedziela z dużą ilością chmur, możemy spodziewać się opadów i silnego, porywistego wiatru.